Witamy bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy dzisiaj do nas dołączyli na nasze spotkanie Książki przy kawie, które zorganizowaliśmy z okazji Dnia Języka Ojczystego oraz Dnia Książki. Plan na dzisiejsze spotkanie jest taki, że zaczniemy od tego, kim jesteśmy, dlaczego robimy to, co robimy i dlaczego to jest dla nas ważne. Potem powiemy kilka słów na temat dwujęzycznych świąt, które obchodzimy, jedno z nich obchodzimy dzisiaj, drugie było w zeszłym tygodniu. I będzie to taka okazja do tego, żeby zastanowić się, czy język polski jest narażony na to, że możliwe będzie zanikał w przyszłości, czy jest tutaj jakieś ryzyko. I potem opowiemy Wam, co zrobić, żeby Wasze dwujęzyczne dzieci zakochały się w czytaniu po polsku. I będziemy mówić też bardzo dużo o książkach, o poleceniach, o tym, co sprawdza się u dzieci dwujęzycznych, bo to jest taki temat, który lubimy najbardziej. Spotkanie nazywa się Książki przy kawie, także zawsze na naszych spotkaniach możecie liczyć na to, że będzie dużo książkowych poleceń. A na koniec odpowiemy również na Wasze pytania i zaprosimy na wydarzenia, które będą odbywały się wkrótce. Jeśli pojawią się jakieś pytania, to prosimy bardzo, żeby wpisywać je na czacie i na koniec postaramy się najlepiej, jak potrafimy, na nie odpowiedzieć. Także zaczniemy od tego, że krótko się przedstawimy. Ja, Iza, pracuję w księgarni, czytam i mówię po polsku, a oprócz tego mam również bardzo ważną funkcję, którą traktuję z wielką odpowiedzialnością, to znaczy jestem mamą dwóch synów dwujęzycznych. Jeden z nich jutro ma urodziny 14, a drugi niedługo skończy 8 lat. Także są już w takim wieku, że porozumiewają się dosyć płynnie po polsku i po angielsku. No i tak jak mówię, ta funkcja jest dla mnie bardzo ważna, także będę się odwoływać tutaj też do osobistych doświadczeń. I witam bardzo serdecznie naszego gościa, Anetę Nottbauer. Dzień dobry, Aneto. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że część z Was mnie już zna, ale dla osób, które może są tutaj w naszym kręgu nowe, to przypomnę, że dwujęzycznością zajmuję się już od 20 lat, a od 10 lat, to jest taki bardzo piękny jubileusz, w tym roku prowadzę Bilingual House. Bilingual House to jest takie miejsce, w którym osoby zainteresowane dwujęzycznością, czy osoby, które wychowują dwujęzyczne dzieci, czy uczą dwujęzyczne dzieci, mogą się spotkać, gdzie mogą zdobyć wiedzę. To jest też miejsce, w którym ja prowadzę zajęcia z dziećmi dwujęzycznymi, z dorosłymi również, jestem coachem rodzin dwujęzycznych. No i od w zasadzie już pół roku jestem bardzo dumna z tego, że jestem również autorką książki na temat dwujęzycznego wychowywania. To, co widzicie na górze i to, co ja trzymam zawsze bardzo blisko mojego serca, moje najnowsze dziecko, czyli przepis na dwujęzyczność. Oprócz tego, że dwujęzyczność to moja praca i pasja, to też, podobnie jak Iza, jestem mamą też dwójki dzieci dwujęzycznych, chłopca i dziewczynki. Dziewczynka już jest osobą dorosłą od niedawna, także to jest też dla mnie taki przełomowy moment, kiedy ja poczułam, że mam już dorosłą, dwujęzyczną córkę, a nawet trójjęzyczną, ponieważ do języka polskiego i angielskiego już sama dołożyła sobie też język hiszpański. Ostatnio byliśmy w Hiszpanii, mogła się sprawdzić, czyta już po hiszpańsku książki, także to jest naprawdę wspaniały krok od dwu do trójjęzyczności, to moja wielka duma. Super, wielkie gratulacje dla córki i również dla Ciebie, dlatego że wiemy, że to od rodzica bardzo dużo tutaj zależy. Teraz kilka słów na temat księgarni. Czytam i mówię po polsku. Od ponad 10 lat działamy w Wielkiej Brytanii
i pomagamy rodzicom, którzy szukają informacji na temat dwujęzyczności oraz sprawdzonych materiałów, które wspierają naukę języka polskiego jako obcego. Współpracuje z nami ponad 200 polskich szkół, które są takimi naszymi bardzo zaufanymi klientami i też zawsze pomagają nam odpowiednio te materiały dobrać. I nasza oferta jest unikalna dla dzieci dwujęzycznych, ponieważ wiemy, że te dzieci mają bardzo specyficzne potrzeby. Wysyłamy materiały z naszego magazynu w Wielkiej Brytanii, także klienci bardzo często chwalą nas za szybką wysyłkę i obsługujemy tysiące zadowolonych klientów, którzy bardzo często są zachwyceni naszymi usługami. To tyle o nas. Aneta, czy mogłabym Ciebie poprosić, żebyś powiedziała jeszcze kilka słów na temat książki? Tak, oczywiście. Oczywiście z wielką przyjemnością. Książka Przepis na dwujęzyczność ma bardzo ważny podtytuł i myślę, że warto na to zwracać uwagę, że to jest książka o efektywnym dwujęzycznym wychowywaniu. My bardzo długo myślałyśmy nad tytułem, nad okładką, to był naprawdę proces, który był piękny sam w sobie, ale też naprawdę wymagał bardzo wiele godzin pracy i zwracam uwagę właśnie na to słowo o wychowywaniu, bo jest to proces ciągły. To jest praca, która nigdy nie jest skończona. Ja przed chwilą wspomniałam o mojej córce, która już jest dorosła, ale ja myślę, że będę ją do końca życia wspierać, jeżeli chodzi o rozwój, o życie, ale także jeżeli chodzi o jej język polski. Czyli ten proces, który jest ciągły, to jest też dla rodziców, myślę, że taka nadzieja, bo to jest też coś, co my wiemy, że nie zakończy się w którymś momencie i nie musi się zakończyć, nie chcemy tak naprawdę, żeby się zakończyło, ponieważ właśnie w ciągłości tego procesu widzimy jego sens i to jest to, co nam daje radość. I jest to poradnik praktyczny, praktyczny dlatego, że wszystkie porady w nim zawarte ja przepuściłam przez filtr, przez to, co faktycznie działa, zarówno u moich uczniów, a już uczniów przez Bilingual House przewinęło się naprawdę setki z wielu różnych krajów na całym świecie. Są to dzieci dwujęzyczne, polonijne i naprawdę wiem, co się u nich sprawdza. Drugim ważnym filtrem to jest oczywiście również moja rodzina, moje własne dzieci. Czyli ten praktyczny poradnik to jest coś, co już od dawna było moim wielkim marzeniem. Także cieszę się, że udało mi się je spełnić. I też ważnym elementem są ćwiczenia. Bo ja sama jestem rodzicem i też lubię czytać poradniki na temat wychowania dzieci, na temat rozwoju mnie jako rodzica, jako kobiety. I zawsze podobały mi się takie poradniki, które mają ćwiczenia i takie ćwiczenia, które ja mogę wykonać pisemnie, bo zauważałam, że to daje mi najlepszy efekt. Tak, i o ćwiczeniach dzisiaj też będziemy mówić i zachęcać Was wszystkich do tego, żeby te ćwiczenia wykonywać. Nie tylko o nich czytać, ale żeby je wykonywać. Tak, także dzisiejsze spotkanie organizujemy z okazji Dnia Języka Ojczystego, który odbył się w zeszłym tygodniu. Tak, tak. To był takie wielkie święto coroczne, kiedy my świętujemy język ojczysty. Doceniamy go. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, ważna taka myśl na przyszłość też, kiedy będziemy mieć też to święto za rok i wszelkie inne święta. One są bardzo ważne, dlatego że my możemy się przy okazji tych świąt na chwilkę zatrzymać i pomyśleć, co ja doceniam w tym przypadku w moim języku ojczystym, żeby znów nie traktować tego jako coś oczywistego, co zawsze jest, zawsze było, zawsze będzie. Ale nie wiadomo właśnie, czy zawsze będzie. Będziemy też o tym dzisiaj rozmawiać.
bo według ONZ co najmniej 40% spośród języków jest zagrożonych wyginięciem. Już zanikło od 1950 roku 250 języków. I ten dzień, to święto ma właśnie taką rolę, żeby chronić różnorodność językową, bo ta różnorodność to jest właśnie to, co nadaje naszej całej ludzkości ten kolor. To bogactwo. I my nie chcemy, żeby wszystko sprowadziło się do tego, że każdy mówi po angielsku, bo chociaż to również ma ogromną wartość, ale nie jako jedyny język, który wypiera języki ojczyste. I będziemy zastanawiać się nad językiem polskim tutaj na Wyspach Brytyjskich, ale też myślę, że ogólnie w kontekście polonijnym, w kontekście wszystkich osób, które mieszkają poza granicami Polski, bo to dla nas jest nasz język ojczysty, a dla naszych dzieci to jest język odziedziczony właśnie po nas, po rodzicach. W Wielkiej Brytanii to jest najczęstszy drugi język mieszkańców tego kraju, czyli to jest tak, wydaje mi się, że taka bardzo ważna zmiana, która nastąpiła po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i ten trend, miejmy nadzieję, że będzie się utrzymywał. Ale my będziemy się właśnie zastanawiać, czy jest tutaj jakieś ryzyko, że język polski na wyspach zaniknie. Tak, ja przyznam się, że przygotowując się na dzisiejsze spotkanie, chciałam znaleźć jakieś informacje na temat takiego okresu, kiedy ten język polski rzeczywiście był zagrożony. I z moim synem czytamy teraz podręcznik Nowe Tematy, który przygotowuje go do zdania języka GCSE jako języka drugiego w szkole. I udało mi się taki fragment znaleźć. No i tutaj musimy się cofnąć wstecz o ponad 100 lat, kiedy język polski był zagrożony. I chciałabym przywołać tę sytuację właśnie po to, żebyśmy mogli zastanowić się, jakie są dzisiaj zagrożenia. Oczywiście ta sytuacja polityczna i sytuacja państwa polskiego jest zupełnie inna niż 100 lat temu. No ale pozwolę sobie ten fragment z tego podręcznika GCSE przeczytać. Język polski skarbem narodowym. Polacy, którzy mieszkali na terenach zagrabionych przez zaborców, zostali poddani procesom narzucania kultury i języka niemieckiego oraz rosyjskiego. Języki te stały się urzędowymi, zaczęły obowiązywać w urzędach, sądach, a nawet szkołach. Stopniowo wprowadzano przepisy, które zabraniały używania języka polskiego nawet w domach. No i tutaj podejmowano różne działania, żeby temu zjawisku się przeciwstawić. Zakładano centra polskiej kultury, wspierano polską sztukę, organizowano także tajne komplety, a w 1901 roku we wrześniu dzieci szkolne zastrajkowały, odmawiając odpowiedzi na lekcji religii w języku niemieckim. Więc tutaj nawiązanie do dzisiejszego dnia, gdzie również mamy strajki z trochę innych powodów, no ale wywoływało to duży opór i język polski na szczęście przetrwał tą rusyfikację i tą germanizację. A dzisiaj mamy troszeczkę inne zagrożenia, ale myślę, że to ważne, żebyśmy zastanowili się jako rodzice, czy jako nauczyciele w szkołach polonijnych, co stanie się za 5, 10, 20 lat. Czy ten język polski nadal pozostanie na liście języków obcych jako pierwszy, czy tak zostanie? I myślę, że warto podkreślić, że to, co się stanie, zależy właśnie od nas, od rodziców, od nauczycieli. I nie bójmy się mówić też o tym, że nauka języka polskiego jako drugiego często przysparza trochę problemów. Może się tutaj pojawić zniechęcenie, może pojawić się brak wsparcia ze strony środowiska. Rodzice często zgłaszają takie problemy z motywacją, czy z brakiem takiej potrzeby używania języka polskiego.
No i myślę też, że bardzo ciekawy jest temat prestiżu języka polskiego. Mam taką obserwację osobistą, że patrząc na to, co dzieje się w Polsce, język angielski zawsze jest bardzo pożądany, bardzo chętnie rodzice uczą dzieci tego języka jako drugiego, a w przypadku języka polskiego myślę, że nie aż tak chętnie zawsze. Tak. To nie jest aż tak automatyczny i jakby zrozumiały dla wszystkich proces, bo bardzo wiele osób zada pytanie dlaczego, po co, prawda? Kiedy można byłoby ten sam czas wykorzystać na naukę jakiegoś bardziej prestiżowego języka. Ale myślę, że ten największy kryzys, jeżeli chodzi o sam prestiż języka polskiego, był w Wielkiej Brytanii kilka lat temu. Ja jestem już tutaj bardzo długo, 19 lat i wydaje mi się, że w ostatnich latach zmiany są na lepsze. Czyli w mojej obserwacji najtrudniejsza sytuacja była w tym okresie tuż przed Brexitem, czyli kiedy była w mediach kampania niezbyt przychylna imigrantom, a w tym Polakom. I myślę, że Polacy wtedy czuli się trochę mniej pewnie, jeżeli chodzi o naukę, o przekazywanie swojego języka, o samą polskość. Być może czuli potrzebę, że chcieliby się bardziej wtopić w swoje lokalne środowisko. A wtedy oznaczałoby to asymilację, prawda? My nie chcemy asymilacji, tylko chcemy integrację. To jest całkiem inny proces, kiedy my potrafimy zachować swoją tożsamość, zachować swoje korzenie, swój język, ale jednocześnie włączyć się w życie lokalnej społeczności, również znać ten język, również integrować się w tym lokalnym środowisku. Także myślę, że to był ciężki okres, ale teraz w ostatnich latach zauważam, że sytuacja się poprawia i paradoksalnie Brexit zachęcił wielu rodziców do tego, żeby zainwestować chociażby w to, żeby zdobyć paszport polski dla dzieci, czy żeby bardziej konsekwentnie myśleć o nauce języka polskiego, bo nagle to stała się wartość, nagle polskość to oznacza też europejskość, czyli ta europejskość, która została Brytyjczykom przez Brexit zabrana. Także my możemy mieć właśnie tę furtkę do Europy przez Polskę. Tak, to fascynujące, jak ta sytuacja się zmieniła i jak taka zmiana może też wpłynąć pozytywnie na pewne zjawiska i na postrzeganie języka polskiego. No ale zastanówmy się, mamy teraz dla Was właśnie ćwiczenie i prosimy bardzo, żeby zastanowić się nad tym. Ja proponuję zawsze to ćwiczenie rodzicom, którzy właśnie zastanawiają się, czy warto, żeby moje dziecko było dwujęzyczne. I myślę, że odkrycie takiego swojego osobistego dlaczego jest bardzo silną motywacją dla rodzin w tym, żeby uczyć się tego języka. Także proponuję to ćwiczenie wszystkim, którzy teraz nas słuchają tutaj na Zoomie, którzy będą nas oglądać później. I osoby, które są z nami na Zoomie, bardzo prosimy, żeby wpisać na czacie Wasze odpowiedzi, dlaczego będziemy się uczyć tego języka. Więc jak będzie wyglądał nasz sukces? Co się stanie za 5, 10, 15 lat, kiedy nasze dziecko będzie potrafiło sprawnie i płynnie posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie? Ja miałam taką refleksję, gdy po raz pierwszy spotkałam się właśnie z książką Podaruj dziecku szansę na dwujęzyczność Adama Becka i zastanawiałam się, co mój syn, który wtedy miał chyba około 7 lat, kiedy wreszcie będzie miał na przykład swój telefon komórkowy, wtedy jeszcze nie miał, czy będzie do mnie pisał SMS-y po polsku czy po angielsku, bo widziałam, że ten język angielski u niego dosyć mocno dominuje i no
To mój taki osobisty sukces, że jak dostał swój telefon komórkowy i jak dostałam pierwszego SMS-a od Adama, to napisał go do mnie po polsku i zawsze w SMS-ach komunikujemy się po polsku. I w domu również. Także to jest taki przykład tego, że można. Ale myślę, że każda rodzina będzie miała też swoje własne dlaczego, więc zachęcamy Was do tego, żeby je odkryć. Tutaj na slajdzie wkleiłam kilka rzeczy, które właśnie też pomagały mi w tej refleksji. Ja studiowałam polonistykę, więc na przykład zastanawiałam się, czy mój syn kiedyś przeczyta Pana Tadeusza po polsku. No, nie wiem, czy to się stanie, jeszcze do tego momentu nie doszliśmy. Myślę, że to dosyć trudna lektura, ale zachęcam wszystkich do tego, żeby sięgać po lektury, które sprawiają trochę większą przyjemność niż mnie pan Tadeusz sprawił w szkole. Jest na przykład ten pan Tadeusz również w wersji polsko-angielskiej. Myślę, że to jest ciekawe, takie odkrywanie tej tradycji wspólnie i z osobami, które na przykład też nie mówią płynnie po polsku. Dla mnie też bardzo ważne było, żeby mój syn jeden i drugi, żeby wiedzieli skąd pochodzę. Jest to ważne też przy podróżach, które często odbywają się do Polski. No i tutaj na tym slajdzie wkleiłam też taką historię, którą opowiadałam Adamowi o rzece, która płynie w moim mieście rodzinnym i nazywa się Silnica. I opowiadałam mu, że to jest bardzo ironiczna rzeka, dlatego że ma nazwę taką, która sugerowałaby, że to jest wielka i potężna rzeka, a Silnica, jeśli ktoś był w Kielcach, to jest taki mały strumyk, który przy dobrej pogodzie można przeskoczyć. Także to są takie historie z mojego doświadczenia, które chcę przekazać moim dzieciom. Także zachęcamy do tego, żeby wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał Wasz sukces za te 5, 10, 15 lat i wyobrazić sobie jak najwięcej szczegółów. Czy moje dziecko będzie potrafiło ugotować coś, kiedy pojedzie do babci, do Polski, czy do cioci? Czy ta ciocia będzie mu potrafiła przekazać przepis na doskonałe pierogi świąteczne, które on potem będzie mógł zjeść ze swoją rodziną? Także jakie to będą odczucia, co będziemy widzieć, co będziemy słyszeć, co będziemy czuć, kiedy się to stanie. Mamy tutaj też zdjęcie z książki, dlatego że właśnie ćwiczenia są bardzo ważnym elementem książki Przepis na dwujęzyczność i zachęcamy do tego, żeby nie tylko tą książkę czytać, ale żeby ją wypełniać i żeby po niej pisać. Tak, żeby te ćwiczenia żyły własnym życiem. Ja może dodam jedną rzecz, jak mogę, bo mi się skojarzyło, bo tak się składa, że też pochodzę z tych okolic i znam Kielce. I często z rodziną w Kielcach bywamy i właśnie z tą rzeczką mam jedną ciekawą anegdotę, bo właśnie podczas ostatnich wakacji byliśmy w Kielcach na koncercie w kadzielni i przy okazji poszliśmy też, szukaliśmy dobrej restauracji. I okazuje się, że jedną z najbardziej popularnych restauracji w Kielcach jest restauracja Porzeczka, która znajduje się właśnie nad tą rzeczką. I to jest coś, co nas bardzo rozbawiło, jak pomysłowy był ktoś, kto nazwał tę restaurację Porzeczka, ale chodziło o owoc, ale jednocześnie, że to jest nad rzeczką, prawda? Ale to jest też, myślę, jedno z moich dlaczego, bo ja uwielbiam bawić się językiem i językami i myślę, że to jest coś, co towarzyszy nam codziennie, że my zauważamy właśnie takie ciekawe zjawiska w języku, czy na granicy języków, to w ogóle jest jeszcze bardziej ciekawe. I staramy się tym cieszyć i zauważać, że to jest nasz skarb po prostu.
Tak, to przepiękne, w ogóle fantastyczna nazwa, Tak. porzeczka, tak? Przyznam, że nie znam tej restauracji, ale może następnym razem się do niej Była wybiorę. pełna, także nie udało nam się tam usiąść. Wow. Super, super. No to dziękujemy za polecenie i teraz zapraszamy Was, żeby właśnie podzielić się tym waszym dlaczego na czacie. Mamy na to czas do końca spotkania, także czekamy na Wasze komentarze i na koniec je przeczytamy. Widzę, że tutaj już kilka się pojawiło, także cieszę się. Widzę, że też przyłączył się do nas ktoś z Ostrowca Świętokrzyskiego. Justyna w Kielcach mieszkała 4 lata, także pozdrawiamy dzisiaj Kielce i nasze rejony. I oczywiście wszystkich innych również. Także piszcie nam na czacie, dlaczego warto uczyć się języka polskiego i dlaczego to jest dla Was ważne. Dobrze. Drugim świętem, które obchodzimy dzisiaj, jest Dzień Książki. I to jest takie bardzo radosne święto, które w szkołach angielskich jest obchodzone dosyć hucznie. Bardzo często dzieci przebierają się za swojego ulubionego bohatera. No i jest to święto dla nas również bardzo bliskie, dlatego że chcemy i takim naszym wielkim celem, wielką misją jest to, żeby dzieci zakochały się w czytaniu po polsku. Oczywiście dzieci, które chodzą tutaj do szkoły angielskiej, znają to święto od tej angielskiej strony, ale myślę, że świetnie można to święto również zaadoptować w obchodach w polskiej szkole. No i jest to też okazja do tego, żeby świętować czytanie. Jest to promocja czytania dla przyjemności i myślę, że jako rodzice możemy bardzo dużo się z tego święta nauczyć i mieć w głowie taki cel, żeby kontakt z książką wzbudzał bardzo pozytywne uczucia u naszych dzieci. Żeby to była radość, śmiech i przyjemność i żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że zmuszamy dzieci do tego, żeby czytały, czy że je katujemy tymi lekturami. Ja mi jest bardzo przykro, jak słyszę czasem takie komentarze, a słyszę je od rodziców i myślę, że powinniśmy celebrować Dzień Książki nie tylko 2 marca, ale właściwie codziennie. I zachęcam zawsze rodziców do tego, żeby czytać dzieciom po polsku jak najczęściej i żeby robić to z radością i z przyjemnością, a nie przymuszać do czytania. Tutaj wkleiłam zdjęcie mojego syna młodszego, który w zeszłym roku szedł do szkoły w przebraniu właśnie tego bohatera z książeczek Mr. Man, Mr. Seedy. U nas są to też bardzo popularne pozycje w naszym domu. I przejdziemy do tego, jak sprawić, żeby wywołać tą miłość i tą przyjemność czytania, bo to nie jest zawsze taka prosta sprawa. Także co zrobić, żeby czytać z przyjemnością? Ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby podążać za dzieckiem w tym wyborze lektur. I jeśli widzimy, że coś się dobrze sprawdza, jeśli jakiś bohater wywołuje coś takiego jak obsesja, fascynacja, to żeby podążać za tą fascynacją. Tak jak mój syn, który był zafascynowany tymi małymi ludzikami z tej serii, i naprawdę przeczytał wszystkie te książki i to nie raz, ale po kilka razy. Więc takie uczucia wykorzystujmy na to, że po to, żeby dzieci czytały właśnie z przyjemnością. No i oczywiście bardzo ważny jest odpowiedni wybór książek do czytania, czyli chodzi tutaj głównie o poziom, czyli żeby lektury nie były zbyt przeładowane tekstem, żeby nie było za dużo do czytania i żeby właśnie podążać za zainteresowaniami, czyli jeśli na przykład dziecko jest bardzo zainteresowane piłką nożną, to wykorzystujmy też to zainteresowanie w wyborze lektur i w wyborze tego, co czytamy.
Ja mogę jeszcze jedną rzecz dodać, jak pozwolisz, Oczywiście. bo to czytanie to jest coś takiego, co jest dla nas kluczem, myślę, do sukcesu, ale też do tego, żeby pomagać naszym dzieciom wchodzić na wyższy poziom. Czyli ja w książce Przepis na dwujęzyczność o tym mówię bardzo szeroko, teraz wspomnę tylko o dwóch sprawach. Po pierwsze, czytajmy naszym dzieciom tak długo, jak tylko będą tego chciały, prawda? Czyli sam fakt, że dziecko już potrafi samo czytać i nawet jeżeli to lubi i jeżeli robi to wystarczająco często, to i tak można zrobić więcej i można czytać wspólnie właśnie takie lektury, które są może troszkę trudniejsze, czy może są o ten jeden poziom wyżej, czy może nawet te same, które dziecko czyta samodzielnie, ale to jest też taki moment, kiedy my możemy na chwilę się zatrzymać, coś wytłumaczyć, czy ta książka wywoła jakąś refleksję, pobudzi nas do rozmowy. I to jest coś takiego, co warto utrzymywać jak najdłużej. A druga jeszcze rzecz, może taka, o której nie wszyscy myślą, bo wiadomo, książka, którą czytamy, którą dziecko czyta samo, czy którą czytamy wspólnie, powinna odpowiadać zainteresowaniom dziecka. Ale warto, żeby książkę tę lubił też rodzic. Dlatego, że jeżeli rodzic się przy książce, którą czyta dziecku, nudzi, i myślę, że to zdarzyło się każdemu, że czytając my wyłączamy się i w zasadzie tylko odczytujemy ten tekst. A to jest wtedy, kiedy książka nas po prostu nie interesuje i nie wciąga nas, prawda? I dzieci to potem wyczuwają. Czyli to jest bardzo trudno ukryć. Czyli naprawdę nawet przy wielkim zmęczeniu starajmy się jednak być obecni przy tym czytaniu i żeby dziecko czuło, że my też jesteśmy tym zainteresowani, że czekamy na ten moment i to też jest właśnie coś, co pomoże dzieciom zakochać się w czytaniu, że my dajemy, zarażamy ich tym właśnie, że to jest dla nas przyjemność. Tak jest, zarażamy tym i myślę też, że warto, żeby rodzice dbali o to, żeby czytać samodzielnie, to znaczy, żeby rodzice czytali, bo to też powoduje, że tak, dzieci widzą, że to jest związane z przyjemnością, z relaksem, z tym, że w jakiś sposób odpoczywamy, że to jest taki nawyk, który trochę jak chodzenie na siłownię, nie tylko wymagamy od dzieci, ale że też sami pokazujemy dobry przykład, prawda? Tak. Jest tutaj na pewno jeszcze wiele innych rzeczy, które możemy zrobić jako rodzice. Na czacie wkleiliśmy również link do bloga, który napisaliśmy na ten temat i gdzie polecamy również kilka serii i kilka kategorii, które tutaj dobrze sprawdzają się u dzieci dwujęzycznych. A teraz przechodzimy do naszej ulubionej części, czyli do poleceń książek. Tak jak już wspomniałam, warto szukać takich książek, które na przykład zachęcają tym, że mają fajnego bohatera i tym, że ten bohater będzie powodował, że dzieci chcą przeczytać jeszcze następną książkę z tej samej serii. Dobrze też sprawdzają się książki, które dzieci znają ze szkoły angielskiej, tak jak właśnie seria Mr. Men czy Nasz ukochany Gruffalo. I to jest taki przykład książki, którą ja również z wielką przyjemnością czytam i zachwycam się za każdym razem wspaniałym tłumaczeniem Michała Rusinka i tym, jak ta książka zupełnie inaczej brzmi po angielsku i po polsku. Także jak Oliver pozwala mnie wybrać coś do czytania, to zazwyczaj ja wybieram książkę właśnie Julii Donaldson, czy Gruffalo, czy inne, które również są naprawdę fantastycznie przetłumaczone. Tutaj wkleiłam przykłady książek, które są naprawdę bestsellerami wśród dzieci dwujęzycznych. Przede wszystkim seria Czytam sobie i to jest też ten przykład, przykład zainteresowania. Mój syn uwielbia futbol, więc czytanie książek o piłce nożnej
nie sprawia, nie jest dla niego przykrością, tak? Sprawia mu radość, dlatego że interesuje go, co tam się stanie. Niesamowite przygody 10 skarpetek to również bestseller, który w wielu szkołach i w wielu domach myślę, że wywołuje salwy śmiechu przy czytaniu. No i polecamy również bardzo zawsze poradniki dla rodziców, czy poradniki rodzicielskie. Bardzo popularna jest seria rodzicielska wydawnictwa Natuli. To są książki o tym, jak się lepiej zrozumieć, jak się lepiej dogadać, jak bardziej świadomie też przyglądać się swoim potrzebom i potrzebom naszych dzieci. Bardzo takie, bardzo współcześnie napisane i myślę, że dla rodziców, którzy mają mało czasu, są po prostu genialne. No i oczywiście polecamy książki wydane przez naszą księgarnię o dwujęzyczności, dlatego że warto wspierać się również wiedzą i poradami osób, które już przez to przeszły, które mają dużo rzeczy, które u nich się sprawdziły i dzięki temu możemy również szukać i sprawdzać, co sprawdzi się w naszej rodzinie. Także przepis na dwujęzyczność, o którym już kilka słów mówiłyśmy, oraz druga książka Adama Becka, Podaruj dziecku szansę na dwujęzyczność. Tu są jeszcze kolejne propozycje książek, które bardzo dobrze się sprawdzają. To, co widzicie na górze i po lewej stronie, czyli Ulica Czereśniowa, to jest też seria książek, które zostały jakby idealnie stworzone dla rodzin wielojęzycznych. Szczególnie powiedziałabym, że są unikalne dla rodzin, w których mamy w domu, w rodzinie więcej niż jeden język. Czyli tak jak na przykład moja rodzina, kiedy ja mówię po polsku, a tata mówi po angielsku, wtedy możemy dokładnie tę samą książkę opowiedzieć, bo to są książki do opowiadania, w jednym i w drugim języku, czyli każda osoba może z tej książki korzystać, każdy rodzic może z tej książki korzystać w swoim języku, a ilość, liczba szczegółów i ciekawych rzeczy do znalezienia i do opowiedzenia, słownictwo, jakie można tam przekazać, to jest coś, co naprawdę no jest naprawdę godne polecenia. I to są książki, które wbrew pozorom dzieci lubią czytać bardzo długo, czyli może by nam się wydawało, że to są książki dla bardzo małych dzieci, ale ja znam 7- i 9-latki, które uwielbiają wciąż tę książkę i lubią ją oglądać i opowiadać. To, co widzimy troszkę niżej, to Naciśnij mnie, to jest też taka bardzo znana książka, która była na liście bestsellerów najpierw w Ameryce, potem w Wielkiej Brytanii i teraz też jest w języku polskim. I to jest książka, którą dzieci uwielbiają czytać same albo czytać z rodzicami. I co jest ciekawe, książka ta polega na wykonywaniu instrukcji. I to jest, wydaje mi się, unikalne, jeżeli chodzi o nią, że tam są konkretne polecenia, na przykład naciśnij mnie, klaszcz ileś razy, czy naciśnij taką kropkę, czy inną kropkę. I dzieci bardzo dobrze w tę grę wchodzą, ale jednocześnie oprócz samych walorów językowych i literackich, to właśnie ćwiczą to rozumienie i wykonywanie instrukcji. To, co mamy po prawej stronie, to są już nie książki, a pomoce edukacyjne. To jest też coś, co w księgarni warto nabyć, bo są to takie pomoce, które nam pomogą zarówno w zabawie u dzieci młodszych, jak na przykład historyjki obrazkowe, które tu widzimy, Opowiem Ci Mamo, to jest cała seria bardzo popularnych, już klasycznych historyjek obrazkowych. Mogą mieć 4 elementy albo 6 elementów i one są wspaniałe zarówno do kształtowania
relacji przyczynowo-skutkowych, jak i potem do narracji, czyli do opowiadania tej historii, ale nie zatrzymujemy się tutaj, tylko dokładnie te same obrazki możemy wykorzystać później do nauki pisania. Czyli my możemy te obrazki wykorzystać jako taką podpowiedź, bo dzieci często stykają, jakby napotykają na taką blokadę czy taki mur, kiedy my prosimy je, że o, napiszemy opowiadanie, prawda? Ale o czym, prawda? A tutaj od razu mamy taką jakby malutką podpowiedź, która nas kieruje, napiszmy o tym, co stało się z tym chłopcem. Zaczniemy od jego imienia, jakie mu imię wymyślimy i teraz wystarczy jedno krótkie zdanie do każdego obrazka i już jest to poczucie sukcesu, że sam napisałeś, czy sama napisałaś to opowiadanie. Czyli historyjki obrazkowe naprawdę wspaniała pomoc. No i Pucio, który jest znany pewnie wielu rodzicom z książek, ale też nie wszyscy wiedzą, że Pucio wydaje też pomoce. I tutaj na przykład Pucio, gdzie to położyć, to jest świetna zabawa do kształtowania relacji przestrzennych, czyli wyrażeń przyimkowych, że jaka rzecz znajduje się obok, pod, nad, pomiędzy i tak dalej. I nie są to tylko i wyłącznie same te przyimki, które musimy poznać, ale również odpowiednia forma gramatyczna rzeczowników, która będzie się z nimi łączyć. To jest również coś, co jest w języku polskim często trudne, ale też właśnie możemy na to spojrzeć, że może nie z tej strony trudności, ale zobacz, jakie to jest piękne, że te wyrazy się cały czas zmieniają, prawda? Czyli można też tutaj nadać temu taki pozytywny wydźwięk i wokół tych zabaw tworzyć taką atmosferę, że my mamy tutaj coś pięknego i coś, co my będziemy właśnie pielęgnować. Super. Mamy na czacie dosyć dużo odpowiedzi, więc chciałabym teraz kilka przeczytać. I jeśli są pytania, to również zajrzymy na czat i postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Już tylko wrócę do pierwszej odpowiedzi, bo jest ich rzeczywiście bardzo dużo. Warto uczyć się języka, bo jest to wartość dodana dla ich przyszłości. Cieszę się, że moja córeczka mówi i nie ma problemu, żeby komunikować się z rodziną w Polsce, szczególnie z pradziadkami, którzy jeszcze żyją. Cieszę się bardzo, że świetnie się odnajduje podczas wyjazdów do Polski. Super, bardzo fajnie. Gratulujemy Izabeli. Kolejny komentarz od Joanny. Dlatego, żeby w przyszłości miał większy wybór i większe możliwości, żeby nie zapomniał, gdzie są jego korzenie i skąd pochodził. Sukcesem będzie, jak sam z własnej woli wybierze książkę po polsku do samodzielnego czytania. W dłuższej perspektywie czasu sukcesem będzie, jeśli mój syn będzie chciał uczyć swoje dzieci języka polskiego. Świetnie. I myślę, że to też jest taka perspektywa właśnie tego, co podajemy do kolejnego pokolenia, prawda, z pokolenia na pokolenie i co przekażemy swoim dzieciom. I też często mam takie pytanie w głowie, czy moje dzieci przekażą ten język swoim dzieciom. No, to czas pokaże. To nie jest wcale taką rzadkością. Ja miałam przyjemność uczyć dzieci, które wychowują się w Ameryce, ale są już w kolejnym pokoleniu i ich mama już urodziła się w Stanach Zjednoczonych i jest, można powiedzieć, takim doskonałym przykładem, jak można bardzo to chcieć, prawda? Że później ma już męża Amerykanina i swoją dwójkę dzieci przepięknie nauczyła mówić po polsku i te dzieci jeszcze u mnie ten język polski doskonaliły, ale co było wspaniałe, ta mama powiedziała, że od momentu, kiedy urodziły jej się dzieci i zaczęła do nich mówić po polsku, czuje, jak jej polski zaczął się znowu rozwijać,
prawda? Bo był ten pewien okres, kiedy była młodą, dorosłą osobą, zajmowała się innymi sprawami, to jakoś przygasło, a później jak stała się mamą, to jej polski ożył. I naprawdę są takie przykłady, to nie jest marzenie, które jest nierealistyczne, to jest coś, co naprawdę, naprawdę się dzieje. To prawda i ja muszę powiedzieć, że myślę, że z perspektywy rodzica, dla mnie na przykład też czytanie książek po polsku jest wielką przyjemnością, ale też tych książek, gdybym nie rozmawiała z dziećmi po polsku, ja sama bym nie przeczytała, także na pewno rozwijamy ten swój zasób słownictwa, a przychodzą mi też do głowy takie rozmowy, które odbywam ze swoim synem zupełnie na tematy, które mnie nie ciekawią, jak na przykład właśnie piłka nożna i sama się uczę nowych zwrotów, czy poszerzam też swoje słownictwo, także to na pewno prawda. Aneta pisze, chcę, aby moje dzieci były dwujęzyczne, ponieważ uważam, że nie mogę pozwolić im zapomnieć, skąd pochodzą, jaka jest ich historia, gdzie są korzenie, gdzie pozostała reszta ich rodziny. Muszą umieć porozumiewać się po polsku w sposób nie tylko zrozumiały, ale też poprawny. Dzieci są duże, dorosła córka zdała A-level, starszy syn jest po GCSE, a młodszy właśnie się do niego przygotowuje. I Aneta jest nauczycielką języka polskiego i nie wyobrażam sobie, żeby moje dzieci i ich dzieci w przyszłości nie mówiły po polsku. Pięknie. Dominika pisze, że ma polsko-angielskiego pana Tadeusza. Ciekawe, próbowałam przeczytać, ale poległam. Podziwiamy, że w ogóle spróbowałaś, Dominika. Potem mamy trochę polecenia Opowiem Ci, Mamo, tak, to świetna seria. Justyna pisze, warto uczyć się wszystkich języków, dzięki temu obydwie półkule mózgowe rozwijają się jednocześnie. Z umiejętnością języka polskiego moje dziecko będzie miało wybór. Moja rodzina, która nie mówi po angielsku, będzie miała kontakt z moim synem. To mój język ojczysty i chcę porozumiewać się z moim dzieckiem w moim ojczystym języku. Ze znajomością języka w Polsce moje dziecko nie będzie czuło się obco. Dzięki językowi pozna kulturę i obyczaje. Super. Dominika napisała, ja chciałabym, aby mój syn potrafił porozumieć się z rodziną w Polsce. Ciągle mam w pamięci obraz z lekcji historii właśnie o tym, o czym mówiłaś, Iza, o narzucaniu języka i kultury obcej Polakom pod groźbą kary. A teraz jest wolność i jest mi przykro, że rodzice w ogóle nie próbują nauczyć dzieci języka. Mam nadzieję, że któregoś dnia mój syn mi powie, mama, cieszę się, że poświęcałaś mi czas i motywowałaś do nauki polskiego. Agata napisała, najważniejsze dla mnie jest, by moje dzieci swobodnie mogły się porozumiewać z rodziną w Polsce. Dzięki znajomości drugiego języka w dobrym stopniu będą miały większe możliwości w przyszłości. Dzieci czytają po polsku, co tydzień przynoszą książki z biblioteki. Synowi pomagam, ale córka czyta sama. Ważne, żeby dzieci znały polską tradycję, kulturę, historię oraz piękno naszego kraju. Super. Tych komentarzy jest dosyć dużo. Przeczytam jeszcze kilka, ale myślę, że zapiszemy ten czat i te wasze wypowiedzi potem opublikujemy, tak żeby można było do nich też wrócić, dlatego że jest tu bardzo dużo, bardzo pięknych wypowiedzi. Dwujęzyczne dziecko ma ogrom możliwości. Języki otwierają wrota do nauki kolejnych języków. Wspaniale. Żeby dzieci mogły porozumiewać się z rodziną, czyli znowu ten argument rodzinny. To ja przytoczę wam jeszcze przeczytam ten komentarz. Nie wyobrażam sobie, żeby córka nie mówiła po polsku. Jest to dla mnie tak naturalne, że nie ma innej opcji. Mój mąż jest Anglikiem i przez 15 lat małżeństwa też mówi po polsku. Z błędami, ale mówi. Córka 12 lat mówi piękną polszczyzną i dobrze radzi sobie też z innymi językami. Wspaniale. O, mamy Agnieszkę, która mieszka w Polsce, ale chciałaby, aby syn był dwujęzyczny, zatem czytamy i rozmawiamy po angielsku. Syn skończył 5 lat i widać, że bardzo często reaguje po angielsku. Biblioteka ma około 160 książek, około 50 z nich jest w języku angielskim i syn sam wybiera, co chce czytać.
Wspaniale. Jest radość, przyjemność, śmiech, zaangażowanie. Także jest ten przykład języka angielskiego z Polski. Bardzo fajnie. No i to by było na tyle. A ja powiem Wam, że kiedyś, gdy prowadziłam warsztaty dla nowych rodziców i właśnie zadałam im to pytanie, dlaczego warto, żeby nasze dziecko, które te dzieci jeszcze się nie narodziły, bo to były mamy w ciąży, i jedna rodzina mi odpowiedziała, że fajnie by było obejrzeć z naszym dzieckiem kiedyś komedię Killer po polsku. I to mi też tak zapadło w pamięć, dlatego że to też jest ważne, że chcemy przekazać dzieciom nie tylko kulturę, nie tylko tradycje, ale też jakieś takie nasze ulubione filmy na przykład, i że te filmy będziemy mogli obejrzeć w języku polskim i je zrozumieć. Także bardzo dziękujemy, że zechcieliście podzielić się tymi waszymi przemyśleniami. Wiem, Aneto, że chciałaś może powiedzieć jeszcze kilka słów na temat wsparcia i jakiego wsparcia potrzebujemy czy szukamy w zakresie dwujęzyczności. Tak, myślę, że to jest takie jedno pytanie, które mnie zawsze nurtuje, bo ja wiem, jakiego wsparcia ja oczekuję jako rodzic. Ja zdecydowanie od samego początku wymagałam wsparcia od mojego partnera i to jest coś, co było w naszej rodzinie oczywistością. I też tutaj podkreślę jedną rzecz, bo wiele osób tutaj w tym miejscu, jeżeli są w związkach mieszanych, to często wiele osób popełnia błąd, bo jakby automatycznie zwalnia partnera z tego wsparcia, ponieważ partner nie mówi po polsku. Natomiast to mówienie po polsku jest jak najbardziej pożądane, I ono się na pewno rozwinie, tak jak tu jedna z uczestniczek powiedziała, i tak samo jest właśnie w mojej rodzinie. Mój mąż też świetnie mówi po polsku, bez lekcji, tylko po prostu osłuchując się z tym językiem, ale nawet zanim ta znajomość języka polskiego się pojawi, to wsparcie od partnera już powinno być, używając swojego języka. I to też nie wszyscy widzą, że to jest do wykonania, że to jest ważne, a jest. Czyli ten partner może chwalić, że dziecko mówi po polsku, że sięga po polską książkę, może pomagać stwarzać te sytuacje, kiedy język się rozwija, czyli być aktywnym uczestnikiem dwujęzycznego wychowywania. Ale może wy macie jeszcze jakieś inne potrzeby, jeżeli chodzi o to wsparcie. Wsparcie od dziadków to jest też coś, co wiele z nas traktuje jako oczywistość. Natomiast ja na konsultacjach dla rodzin często spotykam się z sytuacjami, kiedy tego wsparcia nie ma z różnych powodów, kiedy to wsparcie jest niewystarczające, lub wręcz kiedy dziadkowie swoimi komentarzami szkodzą. Czyli też wydaje mi się, to wsparcie to jest coś, o co warto walczyć, prosić, a jeżeli już je mamy, to doceniać i cieszyć się, że je mamy. Całkiem niedawno rozmawiałam z tatą jednej z moich uczennic, który pochodzi z Indii, i on powiedział, że on bardzo zazdrości tego, jak zachowują się polscy dziadkowie, że polscy dziadkowie traktują wnuków po przyjacielsku, po partnersku, rozmawiają, bawią się, wchodzą w taką naprawdę głęboką relację, czego na przykład dziadkowie z Indii nie robią. Dziadkowie z Indii to już jest całkiem inna kultura, bardzo cieszą się swoimi wnukami, kochają swoje wnuki, natomiast rzadko z nimi rozmawiają. Bardziej traktują je jako coś, co się obserwuje i docenia, jak rośnie, a nie koniecznie coś jako taki partner do rozmowy. Czyli też możemy doceniać, że polska kultura jednak jest taka, że z dziadkami najczęściej jesteśmy blisko. Od znajomych, to wsparcie od znajomych też jest ważne.
Bo mamy zarówno znajomych w Polsce, jak i mamy znajomych tu na miejscu. Fajnie jest, jak to są też polscy znajomi i możemy się z nimi spotykać i oni mogą być też tym dodatkowym źródłem języka polskiego dla naszych dzieci. Od szkoły polonijnej, to też może ktoś napisze, czy to wsparcie, które już otrzymujecie od waszej szkoły polonijnej jest wystarczające, czy może szkoły mogłyby robić coś więcej, czy coś inaczej, żeby wspierać rodziców. No i wreszcie, jakie wsparcie mogłoby jeszcze pochodzić od ekspertów? Ja przygotowuję drugą książkę, która będzie trochę w inny sposób traktowała dwujęzyczność, ale będzie również skierowana do rodziców oraz do pedagogów. I jeżeli macie jakieś sugestie, to ja bardzo chętnie je zawrę w mojej książce. Także to było takie moje pytanie do Was, także jakiego Wy wsparcia oczekujecie, jakie już dostajecie i jakie chcielibyście dostać. No i jeszcze, czy macie jakieś inne pytania? Może zajrzę tutaj, co już się pojawiło w czacie. Ja a propos partnerów przeczytam komentarz, który właśnie pojawił się na czacie od Justyny. Taka mała dygresja. Zadziwiające jest to, że na takich grupach i kursach są same kobiety i to właśnie nam zależy na dwujęzyczności. Ja przyznam, potwierdzam, że jest większość kobiet, chociaż dzisiaj patrząc na listę uczestników widziałam tam również mężczyzn. I myślę, że wsparcie partnera jest bardzo, bardzo ważne, ale podam też ciekawy przykład właśnie Adama Beka, który jest tatą i jego język mniejszościowy, który on przekazał swoim dzieciom, w ich przypadku to jest angielski, no napisał książkę na ten temat, więc to jest taki przykład mężczyzny, który w tym temacie jest również ekspertem. I często widzę, że w polskich szkołach partnerzy również pomagają w ten sposób, że no na przykład przywożą dzieci do szkoły i to wsparcie partnera na pewno jest ważne, ale potwierdzam również ze statystyk, patrząc na media społecznościowe czy na klientów, większość to jednak są kobiety. Tak, ja też to potwierdzam, choć wydaje mi się, że trend się troszeczkę zmienia. Ja na przykład na konsultacjach dla rodzin widzę coraz częściej, że właśnie obydwoje rodzice się zgłaszają, że proszą, żeby ta konsultacja odbyła się po angielsku, żeby od razu tata też mógł się włączyć, mógł wszystko zrozumieć, żeby nie trzeba było tego powtarzać. Także wydaje mi się, że powoli to się zmienia, że powoli to się zmienia i bardzo byłoby piękne, jakby się zmieniło, ale też z drugiej strony docenimy też to, że czasem ojcom jest ciężko. Także to też jest coś, co jest uwarunkowane i życiowo, i kulturowo, i tak. To niekoniecznie jest ich wina, że są tutaj dziś nieobecni, ale to prawda, że powinni się interesować. Myślę, że to też tak kulturowo, myśląc o obowiązkach szkolnych, jednak jest to domena kobiet i oczywiście zachęcamy wszystkich partnerów, żeby aktywnie tutaj wspierali kobiety w tym wychowaniu, bo myślę, że jeśli mamy taką sytuację, że dążymy do tego samego celu i tutaj mamy taki front wspólny, to jest większa szansa na sukces. Przeczytam jeszcze kolejny komentarz od Marianny. Mój mąż zawsze wspierał naukę polskiego. Kiedy nie było mnie w domu, pilnował, by leciała polska telewizja. Ale chyba najważniejsze, że zawsze wykazywał szacunek do języka polskiego i ogólnie do Polski. Więc tutaj prawdopodobnie sytuacja rodziny takiej mieszanej. I myślę, że to nastawienie i ten szacunek to jest właśnie największe wsparcie, które może dać partner w takiej sytuacji. Dobrze, to przejdźmy już do ostatniej części. Rozgadałyśmy się, patrzę na czas i już mamy godzinkę, także to są już ostatnie slajdy, które mamy dla Was. Zapraszamy na kolejne wydarzenia, które znajdziecie czy na naszych mediach społecznościowych, czy na innych kanałach.
Już w tą niedzielę dla osób z Leicester i z okolic zapraszamy wszystkich na konkurs recytatorski zorganizowany przez Szkołę Języka Polskiego Edu Aul w Leicester we współpracy z księgarnią i z innymi partnerami. Także jeśli ktoś chciałby pobawić się językiem polskim, to warto się udać. Dla wszystkich osób, które dzisiaj przybyły i które będą nas oglądać z nagrania, zapraszamy do skorzystania z kodu zniżkowego na wszystkie produkty w księgarni do końca marca 20% zniżki. Ten kod jest tutaj na ekranie, nazywa się WBD od skrótu World Book Day 2023. Zostanie on również wysłany do Was mailem, żeby Wam przypomnieć o tym, żeby skorzystać ze zniżki. Będziemy również organizować wydarzenia i nowe projekty wydawnicze. Zachęcam wszystkie szkoły sobotnie, żeby zapisać się do programu polecającego, gdzie możecie zbierać książki do biblioteki szkolnej za darmo poprzez to, że polecacie księgarnię, poprzez wstawienie linku polecającego na Waszej stronie. Na ten temat będą też osobne wydarzenia, żeby dzisiaj już nie zabierać za dużo czasu. I przymierzamy się do nowych projektów wydawniczych, więc planujemy stworzyć dziennik lektur. To będzie taka pomoc dla dzieci i dla nauczycieli, i dla rodziców, po to, żeby przeczytać więcej książek i żeby te wrażenia o lekturach zapisywać w jednym miejscu. Coś na zasadzie takiego dzienniczka, które dzieci przynoszą zawsze z angielskiej szkoły. Także tutaj podkradłam ten pomysł od szkół angielskich, ale myślę, że to świetny pomysł na właśnie na śledzenie tego, ile czytamy i taką konsekwencję, żeby czytać jeszcze więcej. Ale wszystkie szczegóły znajdziecie już wkrótce na naszych mediach społecznościowych i zapraszam na wydarzenia, które będą związane właśnie z tymi kolejnymi projektami. Jeszcze kilka słów na temat wydarzeń w Bilingual House. Już niedługo, bo w połowie marca pojawię się na sympozjum naukowym Dwujęzyczność a rozwój dziecka polonijnego w Londynie. Jest to konferencja organizowana przez Polską Macierz Szkolną w Londynie i będę mówiła o kształtowaniu środowiska językowego w domu i w szkole z poszanowaniem językowej autonomii młodego dwujęzycznego człowieka. To jest taki temat, który jest mi bardzo bliski, bo zawsze byłam daleka od zmuszania dzieci do czegokolwiek, czy w żaden sposób manipulowania, bo takie, z takimi sposobami na dwujęzyczność też się spotkałam. Tylko właśnie myślę o tym, żeby prowadzić dwujęzyczne wychowywanie w takiej atmosferze szacunku dla młodego człowieka i w jaki sposób zachęcać do używania naszego języka, a jednocześnie robić to właśnie w taki sposób pozytywny i z poszanowaniem tego, że jednak ten młody człowiek podejmuje swoje własne decyzje i wybory. Także to jest taki temat, który myślę, że będzie ciekawy. Kto może dotrzeć do Londynu, to zapraszam i będę też się dzielić relacją z tego spotkania w moich mediach. To, co przez cały ten rok bardzo regularnie będzie działo się w Bilingual House, to po pierwsze projekt Wdzięczność w dwujęzyczności, który się ukazuje na Twitterze. Tu macie taką próbkę, jak to wygląda i też to udostępniam na Instagramie i na Facebooku. Jest to taki projekt, który jest mój bardzo osobisty, ale już rozmawiałam z wieloma osobami, że te rzeczy, za które ja jestem wdzięczna, czy te osoby, za które jestem wdzięczna, to jest coś, co też jest prawdą dla innych osób. Zaczęłam więc od całej mojej rodziny, ale już też okazałam wdzięczność mojemu językowi ojczystemu i będę mówić też o wielu innych sprawach, które
które może traktujemy jako coś oczywistego, że my to mamy, ale ja z mojej praktyki wiem, że jednak nie wszyscy to mają i warto wszystko to, co mamy, doceniać i powiedzieć to głośno, zapisać to i wtedy będzie nam to jeszcze bardziej służyło. No i drugi projekt to dwujęzyczne historie, to są studia przypadku, czyli tak jak widzicie po lewej stronie, takie historie, z którymi ja się spotkałam w mojej pracy, które Wam dodadzą otuchy i te historie się pojawiają w newsletterze. Czyli to są historie, jak dzieci zaczęły mówić po polsku, czy jak odkryły dwujęzyczność dla siebie. I myślę, że warto zapisać się, wchodząc na moją stronę i tam w swojej skrzynce co miesiąc będziecie znajdować nową dwujęzyczną historię. Wspaniale, bardzo ciekawe projekty i ja też przyłączę się do tego, żeby je obserwować z ciekawością i rzeczywiście takie podglądanie, co się dzieje u innych rodziców, to też bardzo często sprawia, że sobie myślimy, że no rzeczywiście u nas to jest podobnie, albo można sobie wtedy pomyśleć, może u nas to zadziała, jeśli u nas jeszcze tego nie ma. Także dziękujemy bardzo za te ciekawe wydarzenia, za Wasze komentarze. Osoby, które są na Zoomie, jeszcze poproszę, żeby zostały chwilkę, a z tymi osobami, które oglądają nas na wideo, żegnamy się, dziękujemy za Wasz czas, za komentarze i czekamy na to, żeby do Waszych komentarzy również odnieść się, jeśli chodzi o Wasze dlaczego korzystacie z tych dobrodziejstw języka polskiego jako drugiego. Także do widzenia.